Dzwonię w sprawie rybek. Pan wystawił na Oliksie. Tak, tak. Ma pan jeszcze jakieś... Chodzi mi o żywe ryby, nie? No żywe, żywe. I chodzi mi o to, żeby... Ale pan... Tak, tak. Pan chce do jedzenia, czy takie ryby wpuścić? Do jedzenia, ale nie dla mnie, tylko dla moich kotów, o. Aha, czyli wnętrzności pan chce. Nie no, całe ryby. A całe? Całe. Ale to do kotów, to karpie pan chce do kotów, czy...? Mogą być karpie. Jakie pan ma tam jeszcze gatunki? Przepraszam, coś mi tam przerwało. Jeszcze raz, mówię, że wszystkie ryby jak coś, tylko że... No. Jakie pan ma, o? Bo mogą być karpie, tam no, jakieś... teraz wie pan, karp, tylko będzie karp. Może amur. No to może ale być... Tylko... To może być taka mieszanka karpia z amurem. No. I ale to wie pan, dopiero mówię, marzec, kwiecień. A teraz? Teraz nie mówimy nic. To że... Teraz nie, nie. A czemu nie teraz? Teraz nie mówimy, no przed, no po świętach teraz wie pan, taki styczeń, połowa lutego to jest taki martwy. Właśnie, a tam nie, sezon. A nie ma pan tam takich teraz na przykład małych rybek, takich co na przykład... No nie. To dopiero na wiosnę takie małe. A jakieś inne zwierzęta pan ma w sprzedaży może? Nie, nie. Nic? Nie. No to proszę pana, zajmuje pan mój czas, skasuj chłopie to ogłoszenie z Oliksa, bo mój czas tylko zajmujesz. Ale pan musi tam przeczytać to ogłoszenie. Przeczytałem i nie życzę sobie, że ja tracę impulsy, pieniądze tracę, a pan jakieś gówno ogłoszy. Dobry wieczór. Zdaję sprawę rybek z Oliksa. Tak, słucham. Ma pan te rybki jeszcze dostępne? Takie z irokezem na głowie? Z irokezem? Tak, już panu mówiąc. O, takie o, są teraz zdjęcie, patrzę na tym. Na... Te no, paszki poprzeczne czy te wzdłużne? Zaraz, poczekaj pan, jak to jest, w tytule jest napisane sprzedam ryby ziemiojady Alfonsy. Alfons. Altifrons. No jutro przyjeżdża tutaj jeden pan z Kozoszyna po te ryby. Ja, i co, po wszystkie zabierze? Nic nie zostawia? Proszę? Nic nie zostawia? Nie, ja mam, nie, trzy sztuki mam. I te trzy sztuki on bierze. Ja. Bo bocje był 3 dni temu, 2 dni temu też pan z Poznania zabrał. Znaczy my się tam zamieniliśmy, bo on mi przywiózł tutaj grunojada takiego ładnego, dużego. No. I się pozamienialiśmy. A te altifronis, to mówię, jutro przyjeżdżę, że ten rano na umówiony pan, który je zabiera i przywozi mi inne ziemniady w to miejsce, też tam się dogadaliśmy. Ja. A nie ma na przykład pan gdzieś w hodowli takich małych rybek? Ja nie rozmnażam w tej chwili, bo kiedyś tam grono jak te ziemniady rozmnażałem, no. Ale w tej chwili nie. Ja. Musiał pan popatrzeć, kurczę. Nie wiem. Bo chodzi mi takie egzotyczne no. Ryby właśnie z irokezem, czy tam jakieś balejarzem na głowie, nie? Aha. No. To coś ziemniadów by było sporo tych gatunków, ale to tak się pan... By musiał pan spróbować, ale to tam by pan chciał jechać, nie? To ja znam takiego faceta, który hoduje takie ryby, sprzedaje i takie dosyć naprawdę fikuśne, no. Ale to dopiero w tym, w Gliwicach. Chleb zoologiczny płaszczka. A powie mi pan, taka fikuśna ryba, właśnie taka z irokezem czy coś, to na przykład ona w smaku, jak się na patelni nawet usmaży, to ona dobrze smakuje, czy to jest... No nie wiem, no to są ryby w większości niejadalne przynajmniej na naszym terenie, a jak w warunkach egzotycznych, powiedzmy one pochodzą z Amazonii, no to musiałby pan sobie wejść w internet. No. I w internecie sobie poczytać, no i no powiedzmy Amazonia i ziemniady sobie wpisać, ziemniady czy powiedzmy, no na Allegro. I co, Allegro wejść, albo o Eliksie ryby akwariowe ziemniady pisać. A i na przykład, ale dobra, ale na przykład one są z Amazonki, tak? Tak, no bo są i na przykład, no dobra, ja to rozumiem, tak? Ale na przykład z Amazonii są, to na przykład skąd pan wie, na przykład pan na przykład jest z Amazonii, skąd pan nie ma z Amazonii? Pan tam na przykład jakby wypłynął na chwilę? Czy jak to wyglądało? Nie, po prostu ja z Amazonii, w tej chwili jest tak, że gro tych, znaczy ja te, które by też tutaj rozmnożyłem, są tacy hodowcy w kraju, co rozmnożą ziemię. To by musiał pan wejść
na forum akwarystyczne jakieś tam poszukać sobie, tak jak ja mówię, po takiej linii. Ziemiady chcę wejść na Oelicie, albo spisać sobie Ziemiady ryba akwariowa i tam jest... Może pan dużo poczytać, to nie się, czy może rozdarzać, to powie, bo ja tam nie wchodzę w to, bo wtedy mam taki zbiornik, mam jakąś grupę ryb, które mi tam urosły do pewnych rozmiarów i ja tak odprzedaję tam powiedzmy 2-3 sztuki, żeby zmniejszyć obsadę. No. Ale to akurat tak się udało, bo gościu miał to, co ja potrzebuję i on chce zaraz chyba, że zamieniamy się pewną. No dobra, tak. Dobra. Przedzwonię najwyżej się dowiem tam do pana najwyżej po weekendzie czy coś, bo słyszę, że tam pan trochę bełkocze podpity. To ten, to zadzwonię najwyżej po weekendzie, dobra?